Manchester City dosyć spokojnie pokonał u siebie West Ham 3-1 i przypieczętował Mistrzostwo Anglii. Mistrzostwo Anglii, którego chyba wszyscy się przed tym meczem spodziewaliśmy. City to nie jest ekipa, którą kojarzylibyśmy z zawalaniem sytuacji tego typu, że są wielkim faworytem, że trzeba ostatni mecz wygrać i że nie można sobie pozwolić na jakąś wpadkę. No i nie inaczej było tym razem. Foden potwierdził to, że jest najlepszym piłkarzem w tym sezonie w Anglii. Fantastyczne uderzenie na 1-0 i które bardzo szybko sprawiło, że ten mecz wiadomo było, jak się skończy. I wydaje mi się też, że to, że City dosyć szybko objęło prowadzenie, no że miało to wpływ na to, co działo się w spotkaniu Arsenalu z Evertonem. Kanonierzy, jestem przekonany, że byli trochę podłamani tym, co dzieje się na Etihad. Co można tutaj więcej powiedzieć? Na pewno podobał mi się Mohamed Kudus, za którym bardzo tęsknię w Ajaxie oczywiście, który strzelił fantastyczną bramkę i który też, no znowu, w tym West Hamie był w zasadzie jedynym piłkarzem w takim trudnym meczu, który sprawiał wrażenie, że chce coś grać, który sprawiał wrażenie, że ma po prostu wystarczające umiejętności do tego, żeby próbować jakąś sytuację wyprowadzić, bo to nie było tak przecież, że on tylko tę przewrotkę sieknął. Dużo innych też fajnych rzeczy robił. No i wydaje mi się, że już po jednym sezonie można się zastanawiać, czy West Ham nie będzie musiał Kudusa sprzedać. Zakładam, że nie. Zakładam, że uda im się go utrzymać, ale w ogóle sam fakt, że zadaje takie pytania, wydaje mi się, że jest bardzo wymowny. Cieszę się, że piłkarz z Gany jest zdrowy i że Premier League go nie zabiła w tym temacie. Wiadomo, że kontuzje były zawsze jego dużym problemem, a tak to przyjemnie się na niego patrzy. No ale City jest tutaj najważniejsza. City, które miało taki moment po tej bramce na 2-1, że można było się zastanawiać, czy tutaj może się coś nie wydarzy. Nie, nic się nie wydarzyło. To było takie, nie wiem, wręcz odbierałbym to jako hej, zróbmy spektakl, zróbmy tak, że to nie będzie nudne. I tak ostatecznie było dosyć nudne, bo City było dużo, dużo lepsze. Jakieś problemy? No problem może był taki, że Alandowi nie chciało wpaść i jeżeli to jest coś, co jest największym problemem twojej ekipy w meczu o mistrzostwo, no to pozazdrościć. Czwarte kolejne mistrzostwo zdobywa Pep Guardiola z Manchesterem City. Nikt wcześniej w Anglii czegoś takiego nie dokonał. No ja już widzę te wszystkie tweety, wypowiedzi, że 2 miliardy funtów, topowy menadżer i tak dalej, że to żadne osiągnięcie tak naprawdę. No wydaje mi się, że trudno jest to bardziej bzdurne stwierdzenie. I jasne, bez tych pieniędzy, tych tytułów by nie było. Ale jeżeli dobrze kojarzę, a wydaje mi się, że w tym kontekście pamięć ma mnie najgorszą, City nie jest jedynym klubem z gigantycznymi pieniędzmi w Anglii. Mamy Manchester United, który cały czas wydaje chore pieniądze. Mamy przecież Chelsea, która też ma inwestorów z zewnątrz bardzo potężnych. Mamy regularnie bardzo mocny Liverpool, który potrafi przecież sprawiać problemy City. No i też patrząc na to, jakich piłkarzy ściąga sobie Manchester City i co z nimi robi, no to też no, trzeba mieć dużo uznania dla tego, co Guardiola robi. Czy Manuel Akanji przychodząc do Manchesteru City robił na kimkolwiek wrażenie? No nie. A czy teraz robi na kimś wrażenie? No tak. Przykłady takich piłkarzy na przestrzeni lat naprawdę można mnożyć, także to nie jest tak, że to się samo wygrało tylko i wyłącznie dzięki pieniądzom. Tam było również dużo ciężkiej pracy, dużo pomyślunku, skilla po prostu, najzwyczajniej w świecie skilla, także okej, to głównie dzięki pieniądzom, ale nie deprecjonowałbym tego, to naprawdę jest wyjątkowe osiągnięcie, które należy po prostu docenić. I tylko Arsenalu w tym wszystkim szkoda. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będą jeszcze bliżej, a może w końcu to mistrzostwo zdobyć się uda. Chociaż czy reszta stawki dalej będzie tak śpiąca w niektórych momentach, to śmiem wątpić i pewnie będzie jeszcze trudniej. No ale zobaczymy. Na ten moment Manchester City mistrzem Anglii. Gratulacje.